Panie Marszałku, Panie Ministrze, budowa terminalu Świnoujście LNG to jest naprawdę wielkie wyzwanie. Według, już można powiedzieć, klasyków, to jest druga Gdynia. Sam kontrakt opiewa na 2 miliardy 900 milionów. Do tego, jeżeli dołożymy finansowanie falochronu osłonowego, ponad 1 200 000 000, czyli powyżej 4 miliardów, jedna z większych inwestycji na terenie Polski. Dlatego też dziwię się trochę tutaj, że co niektórzy tutaj krytykują. Koledzy z SLD mają takie inklinacje, może tutaj wschodnie, gazpromowe, że cały czas wytykają nam, pamiętamy, że kto nie podpisał kontraktu z Norwegią na rurę przesyłową do naszego kraju. W tej chwili tu niektórzy terminal zaczynają krytykować, także to jest chyba tutaj niewłaściwe, jest to największa inwestycja. W związku z powyższym powinna być pod... Dobrze wiemy, jak było. Dlatego starajmy się tutaj analizować. Proszę nie prowadzić polemiki z ław poselskich. Bardzo... Utrudnia pan obrady. Głos ma pan poseł. Każdy ma prawo do wypowiedzi chyba z tej trybuny. Tak jest. W związku z powyższym ta inwestycja musi być pod szczególną ochroną tutaj naszych służb, naszych ministerstw. Dlatego mam tutaj takie pytanie. Czy służby prawne odpowiednich ministerstw, mam tu na myśli skarbu, czy też gospodarki, przedkładały opinie na temat wpływu upadku PBG na realizację umowy zawartej przez polskie LNG. Każdemu się zdarza jakiś lapsus tutaj z tej trybuny. W związku i też mam pytanie, jakie ewentualnie tutaj z tego wnioski płyną i czy też powiedzmy no zaawansowanie, jeżeli chodzi o harmonogram, jest na odpowiednim poziomie i też jeżeli chodzi o zatrudnienie, o stan zatrudnienia, czy jaki jest ogólny stan zatrudnienia w tej chwili na budowie tego terminalu i jaki też jest odsetek zatrudnionych w tych upadłych spółkach osób, pracowników. Dziękuję bardzo. Dziękuję.